nami Halo Wimbledon. Niegdyś witał Nestor polskiego dziennikarstwa sportowego, pan Bogdan Tomaszewski. Halo Wimbledon. Ja parafrazując te słowa, dzisiaj witam państwa słowami Halo Deres, Nowy Dwór. Jest mi niezwykle miło powitać państwa na trzecich zawodach skokowych imienia pani Jadwigi Pasturczak. Dzisiejsze zawody Klub Jeździecki Deresz organizuje wspólnie, we współpracy i przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Koronowie. Tegoroczna edycja zawodów dzieli się na cztery konkursy. Konkurs numer 1, pierwszy start. Konkurs numer 2, pierwszy parkur. Konkurs numer 3, kacze bo chce. Oraz konkurs numer 4, Deresz dodaje skrzydeł. Tegoroczna edycja zawodów będzie nieco wymieszana, ponieważ pierwszy konkurs odbędzie się na krytej ujeżdżalni, natomiast trzy pozostałe konkursy tutaj na padoku, gdzie rozstawiony jest parkur. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że za przygotowanie, a także przygotowanie zawodników oraz parkuru odpowiadał instruktor pan Krzysztof Lubiewski. I w tym miejscu oddam głos panu prezesowi Michałowi Adamkiewiczowi, który rozpocznie dzisiejsze zawody. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Proszę państwa, niektórzy mnie już znają. Trudno mi jest mówić coś tak po prostu z powietrza. Przygotowałem się do tego wystąpienia jak zwykle, ponieważ bardzo się stresuję. Bardzo serdecznie państwa witam. Cieszę się, że tymi zawodami, naszymi wewnętrznymi zawodami poświęconymi Jadwidze Pasturczak, inaugurujemy powrót naszych klubowych kontaktów. Po długim okresie izolacji, podczas której zmuszeni byliśmy do respektowania wielu ograniczeń. Jeszcze rok temu, w czasie drugiej edycji tychże zmagań, nasi wychowankowie rywalizowali w bardzo kameralnej atmosferze, niemal bez udziału publiczności. Dlatego dzisiejsza frekwencja to tłumy w porównaniu z minionym okresem. Witam zaprzyjaźnioną z Dereszem rodzinę państwa Kazbier, którzy kolejny raz wnieśli swój udział w organizację dereszowskiej imprezy, fundując dodatkowe nagrody. Jeszcze raz witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszych zawodach, przede wszystkim ich uczestników, w osobach naszych jeździeckich wychowanków. Chcę wam powiedzieć, że wasza rywalizacja, która dopiero nastąpi, już dostarczyła nam wiele wspaniałych emocji związanych z przygotowaniem dzisiejszego święta. Święta, bowiem zawody skokowe w rekreacyjnym klubie, jakim jest Deresz, niewątpliwie zasługują na takie miano. Oprócz tego czcimy wyjątkową dla nas instruktorkę, która wyszkoliła większość waszych trenerów i odcisnęła duże piętno na procesie zdobywania umiejętności jeździeckich w naszym klubie. O krótki rys pani Jadwigi poproszę prezesa seniora, bo któż jak nie on znał ją najlepiej, będąc również jej uczniem i współpracując kilkadziesiąt lat podczas tworzenia dereszowskiej marki. Dziękuję bardzo. Proszę pani, proszę panów, prezes wyjął mi część zapowiedzi z ust, którą chciałem państwu przekazać. Jest to memoriał świętej pamięci Jadwigi Pasturczak, z którą miałem przyjemność i zaszczyt, tak jak prezes powiedział, wiele lat się znać i współpracować i uczyć. Memoriał jest to upamiętnienie kogoś, kto już nie żyje. Pani Jadwigi nie ma wśród nas, ale pozostaje stale jako niekwestionowany autorytet w sprawach jeździeckich. Osoba o wielkim charakterze, o ogromnym doświadczeniu jeździeckim. Osoba niepokorna, uparta, ale zawsze w słusznej sprawie. Pani Jadwiga uczyła nas, była tym łącznikiem pomiędzy przedwojenną kawalerią, która wtedy była dumą Wojska Polskiego i Narodu Polskiego, w czasach, kiedy to polscy jeźdźcy zajmowali miejsca na olimpiadach, między innymi w Berlinie. Żona, potem wdowa po kapitanie artylerii konnej 11 Daku, Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczu,
kapitanie Janie, kapitanie Pasturczaku. Ten portret, który wisi na bryczce klubowej, stylowej, która się nazywa Jadwagen, obrazuje panią Jadwigę na koniu, który się nazywał Paś. Był jej ostatnim koniem, na którym tutaj jeździła. Zdjęcie wykonane na 90. rocznicę urodzin pani Jadwigi, kiedy to tu właśnie świętowaliśmy tą uroczystość bardzo szumnie i okazale. I poprowadziła jeszcze pokaz jej jazdy wojskowej szwadronów na Paziu w galopie w wieku 90 lat. W jej imieniu odbywają się dzisiejsze zawody. Życzę państwu wielu wrażeń, pamięci o tej osobie, wszystkiego dobrego, bezpieczeństwa i wygrania pierwszych miejsc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi seniorowi, ale nie byłbym sobą, gdybym nie przedstawił jury, które dzisiaj będzie czuwać nad prawidłowością zawodów. W ubiegłym roku zapowiadałem jury jako ostre jak brzytwa, natomiast okazało się, że było łagodne jak baranek wielkanocny. Nie wiem, jak będzie w tym roku, ale zobaczymy. Zatem niezmiennie, szanowni państwo, pani Ewa Kędzierska. Pani Katarzyna Szewc i pani Daria Śmiga. Nagrody już lśnią, także warto o nie rywalizować. Oczywiście fair play. Poza tymi błyskotliwymi nagrodami, jak widzicie, przewidziana została także nagroda specjalna ufundowana przez klub, a także na koniec zawodów, i zachęcam, żeby zostać do końca, przeprowadzimy loterię nagród ufundowaną przez rodzinny port jachtowy Tazbirowo. Dzisiejsze zawody rozpoczniemy od konkursu numer 1 i ten konkurs numer 1 wyjątkowo odbędzie się na krytej ujeżdżalni. Dlatego już wszystkich powolutku zapraszam, ażeby z takim, może nie galopem, ale wstępem, i przejdziemy do kłusa, mówiąc w przenośni, jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody. Udajemy się na krytą ujeżdżalnię. Zapraszam. Pierwszy start, jako pierwsza pojedzie Lena Maciejewska na koniu Kama, jako druga pojedzie Martyna Czerwińska na koniu Poker. Brawo. Pan Krzysztof określi, gdzie ma się podziać Poker w trakcie przejazdu Kamy. Proszę, na koniu Kama Lena Maciejewska. Thank you.
jako druga na koniu Bobel pojedzie Marina. Start.
brawo! Brawo! Zawodniczka nam się na koniec tego przejazdu rozkręciła ewidentnie. Dziękujemy obu zawodniczkom. Poprosimy o opuszczenie startu. Zapraszamy kolejnych zawodników. Witamy na parkurze z Larą Kocińską na koniu Jerzyna, Wiktorię Prolecką na koniu Jastar i Lechę Światłą na koniu Wykorda. Dziewczyny mają fantastyczne przebrania. Brakuje nam jednej rzeczy, dziewczyny. Czego zapomniałyście? Uśmiechu, dokładnie! Proszę poklepać konie, rozluźnić się, uśmiechnąć. Jako pierwsza pojedzie Klara Kwiecińska na koniu Jerzyna. Pan Krzysztof się ukłonił, Klara. Dzień dobry. Prosimy następnie.
wielkie brawa. Tym samym zakończyliśmy pierwszy kurs w dzisiejszych zawodach skokowych imienia pan Jadwigi Pastorczak. Był to konkurs zatytułowany Pierwszy start. Dziękujemy już zawodnikom. Zapraszam wszystkich zawodników na padok, gdzie nastąpi dekoracja zwycięzców. Oczywiście zapraszam także publiczność. Jeszcze raz wielkie brawa dla zawodników. Drodzy Państwo, wyniki są nam już znane, jednak... Potrzymamy chwilkę niepewności. Biurokracja niestety, bądź niestety, musi być perfekcyjna, tak jak nasze jury. Ale pewnie zawodnicy się już niecierpliwią, ja też. Myślałem, że jeszcze 3 sekundy. Poproszę instruktora Krzysztofa o ustawienie zawodników już do dekoracji, tak żeby dla całej publiczności byli oczywiście widoczni. A dekoracji pierwszego konkursu w ramach trzecich zawodów skokowych imienia Jadwigi Pasturczak dokona pan prezes Michał Adamkiewicz wraz z małżonką Lucyną. Jako miejsce 7. Na koniu pisanka Zofia Stopel. Pan prezes dokonuje dekoracji. Na koniu kama Lena Maciejewska. Miejsce 5. Marta Turwińska na koniu poker. Na koniu Jerzyna. Drodzy Państwo, mimo że wyniki mi są już znane i tak emocje do nas tutaj też dochodzą. Uwaga! Miejsce 3. zajęła Julia Maciejewska na koniu Olimpia. Chwila niecierpliwości. Zobaczymy, kto wygrał, bo to już teraz się rozstrzygnie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym konkursie pierwszy start. Miejsce 2. zajęła Wiktoria Tralewska na koniu Jantar. I drodzy Państwo, mimo że wiadomo, z przyjemnością i z przeprosinami za pomylenie na... To jeszcze nie wręczone nagrody. A przepraszam, bo tu chodzi. Jury strasznie pędzi. Emocje jury też się udzielają. Jak powiedziała pani Daria z jury,
emocje już sięgają zenitu, bo wiemy, kto wygrał. I tak, miejsce pierwsze w trzecich zawodach skokowych imienia Jadwigi Pasturczak w konkursie pierwszy start zajęła Lena Świtała na koniu Zekorta. Wielkie brawa! Jeszcze symboliczne podziękowanie od instruktora Krzysztofa. Myślę, że pan instruktor może być zadowolony ze swoich podopiecznych, którzy wykazali się niezwykłą wolą walki, spokojem, determinacją. Było to doskonale widać podczas kolejnych prób, zarówno na celność, jak i na równowagę. Tutaj pan prezes wywołuje, myślę, że absolutnie czas na rundę honorową. Pan instruktor Krzysztof zapewne ją z miłą chęcią poprowadzi. Panie Wojtku, czy pan Krzysztof pobiegnie ze wszystkimi końmi na raz? Ja myślę, że pan Krzysztof w przyszłym roku wystartuje w maratonie. Nie wiem, czy jeździeckim, ale maratonie. Bardzo żałuję, że nie mogłem wystąpić w tych zawodach. W przyszłym roku pomyślimy o specjalnej konkurencji dla prowadzących. Ale już mam pomysł na strój. Pingwina. Czekam za dużo przyszłego roku. Szanowni Państwo, piękny obrazek. Fantastyczna pogoda dzisiaj nam dopisała. Jestem niezwykle zadowolony, że w tym roku udało się przeprowadzić te zawody na powietrzu. Myślę, że występowali się za wszystkie czasy.